Witamy Was ponownie w naszej audycji po bratersku o powołaniu. Ojciec Andrzej Grat. Ojciec Tomasz Mordziamek. Dzisiaj ojciec Andrzej akurat ze mną od tej strony wizualnej, ale też dalej obsługuje mimo wszystko sprzęt techniczny. On jest bardziej... Nasza audycja jest dobrym przykładem na to, jak może tutaj pięknie działać współpraca. Każdy z nas ma jakąś tam działeczkę, każdy z nas odpowiada za odpowiedni fragment i dzięki temu jest jakiś finalny efekt. A my dzisiaj chcemy poruszyć temat, będąc jeszcze w okresie Bożego Narodzenia, a chociaż możemy już powiedzieć po naszemu polskiemu, że święta, święta i po świętach, tak, to jednak podjąć temat związany właśnie z tym, co już przeżyliśmy Bożym Narodzeniem, ogólnie świętami, jak je przeżywamy w zakonie. Mówiliśmy też o pewnych etapach życia zakonnego i nieodłączną rzeczą jest przeżywanie świąt związanych z życiem Chrystusa, a te święta Bożego Narodzenia i to, co jest około Niego jeszcze, Boża Rodzicielka, czy jakoś Nowy Rok, ten cały okres, przecież jest to włączony, nam się kojarzy zawsze oczywiście bardzo rodzinnie, atmosfera Bożego Narodzenia. No właśnie, jak ona jest przeżywana za furtą klasztorną? Tym bardziej, że to pytanie też się pojawia wtedy, kiedy czasami młodzi czy kandydaci do życia zakonnego przychodzą i pytają się, bo nigdy nie przeżywali świąt w zakonie, więc się też pytają, jak to jest. I zresztą my pamiętamy, ja pamiętam, też pamiętasz swoje pierwsze święta? Tak, tak. W Leśniowie, w nowicjacie. To zawsze jest pewna niewiadoma, która dopóki się nie przeżyje, to człowiek też nie wie. Podobnie myślę też jest, kiedy małżonkowie wchodzą w sakrament małżeństwa. No i też pierwsze święta, pierwsze Boże Narodzenie, pierwsza Wielkanoc, pierwsze uroczystości. Trzeba też zgrać wszystko. Zawsze to, co jest pewną niewiadomą, może wywoływać czasami jakiś lęk czy obawy w człowieku, ale na pewno święta zakonne we wspólnocie zakonnej są świętami wspólnotowymi, bo my je przeżywamy we wspólnocie. Pamiętam też, czasami się ktoś dziwił, jak rozmawiałem już będąc kapłanem, i ktoś się dziwił, czemu ja na święta Bożego Narodzenia nie jadę do domu, czy na Wielkanoc. No bo święta się spędza we wspólnocie, w rodzinie, a dla nas po przekroczeniu tej furty klasztornej tą rodziną, rodziną zakonną, czyli rodziną, która nie poprzez więzy krwi, ale poprzez tajemnicę wiary jest spajana, jest właśnie ta wspólnota zakonna. I w tej wspólnocie przeżywamy zawsze święta Bożego Narodzenia, święta wielkanocne, aczkolwiek też staramy się naszych bliskich w tym okresie jak najbardziej odwiedzać. Oczywiście, tym bardziej te święta, gdzie mamy wolne, by jako my, chrześcijanie, mogliśmy dać więcej czasu Bogu w tych szczególnych momentach kalendarza liturgicznego, to tym bardziej niejako my, którzy oddaliśmy życie Chrystusowi, odpowiedzieliśmy na Jego wezwanie, by pójść za Nim w takiej czy innej rodzinie zakonnej, to właśnie w tej rodzinie cieszyć się, że Bóg nas powołał, w tej grupie przeżywać te tajemnice, cieszyć się nimi. I jakby tu jeszcze co dodać, po prostu w tym trwać. Oczywiście, jak tu już ojciec Andrzej wspomniał, nie zapominamy o naszych najbliższych, bo jakoś naturalnie to też nasze myśli idą w tym kierunku, bo tyle przeżyliśmy świąt w rodzinnym gronie więzów krwi, a teraz jest troszeczkę to inaczej. Ten sam moment Wigilii to jest też taki moment, kiedy oczywiście na telefonie jesteśmy z bliskimi, jeśli mamy taką możliwość, ale staramy się przeżywać ten czas we wspólnocie zakonnej. To przejdźmy do konkretu. Tak, tak, adrem. Bo tak sobie myślałem, jak opowiedzieć jak najszybciej, jak to wygląda Wigilia. Tak jak u Was, tak samo wygląda u nas. Chyba z tą różnicą, że prezentów pod choinką nie ma. A to chyba zależy. Okej. Zależy pewnie, jak dana wspólnota tam sobie niejako wymyśliła i otworzyła się, a może zrobimy sobie. Ale jest też taki zwyczaj obdarowania siebie nawzajem jakimiś podarkami, jak najbardziej. Na pewno zanim rozpoczniemy wieczerzę wigilijną, na której jest oczywiście łamanie się opłatkiem, życzenia, jest też wspólna modlitwa, jest poświęcenie tego chleba, którym się łamiemy. I zanim siądziemy tradycyjnie do barszczu z łóżkami lub zupy grzybowej, to zwykliśmy się gromadzić w naszym chórze zakonnym, w którym się codziennie też gromadzimy na modlitwie.
aby tam rozpocząć celebrację uroczystości Bożego Narodzenia, odmawiając wspólnotowe pierwsze nieszpory z tejże uroczystości, więc wtedy wspólnie się modlimy i w naszym też zwyczajem jest, że to jest też moment, kiedy w naszych domach, w naszych wspólnotach odczytywany jest list generała zakonu na uroczystość Bożego Narodzenia, taki list, który ojciec generał jako ojciec całej wspólnoty kieruje do każdego z nas, do każdego domu. I po tej wspólnej modlitwie, po czytaniu listu przechodzimy na refektarz, czyli tam, gdzie zazwyczaj spożywamy posiłek, no aby właśnie przełamać się i siąść do stołu, zjeść, pobyć ze sobą i pośpiewać. Celebrować wspólnotę, która właśnie już zaczyna się w momencie liturgii nieszporów, no bo brewiarz akurat, liturgia godzin, jest też tym momentem, oprócz sakramentów i mszy świętej, momentem liturgii, czyli też takim bardzo czymś ścisłym związanym z obecnością Chrystusa. Nie zawsze sobie to uzmysławiamy na pewno, jeśli chodzi o brewiarz, ale to jest ten moment, że tam się z Nim spotykamy, nazwijmy to metafizycznie, mistycznie, w liturgii, gdy później, żeby On dalej był z nami we wspólnocie, gdzie dwóch lub trzech zbiera się w imię moje, tam ja jestem między nimi. Gdzieś niejako tego Chrystusa przeciągnąć dalej we wspólnocie, no bo nie idziemy do stołu nie tyle, żeby się nażerć, chociaż to też dobrym jedzeniem. I to warto zaznaczyć, no bo klasztory są rozrzucone po różnych rejonach, regionach Polski, więc też jeśli chodzi o potrawy, no to jest ta pewna różnorodność i tradycji właśnie w zależności od regionu, tym bardziej i wspólnoty, która jest w danym domu, no bo jeśli ktoś przynosi inne tradycje kulinarne, no to może podpowiedzieć albo nawet sam przygotować. Ale bogactwo stołu też wyraża tą piękną prawdę radości z faktu narodzenia Chrystusa. My tutaj na Jasnej Górze tworzymy dużą wspólnotę, jest nas tutaj około 90 mnichów, ale są też takie klasztory, gdzie jest mniej braci, 4, 3, 5 i też da się zaobserwować, że jeśli te klasztory nie są za daleko od siebie, czyli jest możliwość przyjechania i też w miarę sprawnego powrotu do swojego klasztoru, bo warto pamiętać, że też oczywiście w kościołach tam, gdzie posługujemy, są najczęściej te msze święte o północy, czyli pasterki. Więc jest taki zwyczaj się zrodził, taka nowa tradycja, że też bracia się spotykają. Jeśli są, mamy takie klasztory, gdzie trzy niedaleko siebie są położone, więc w jednym roku jeden klasztor gości, dwa pozostałe klasztory i tak się wspólnoty zmieniają. To też jest bardzo piękne, bo no właśnie, przeżywamy ten czas świąt Bożego Narodzenia wspólnie. Jest czas, żeby siąść, pospominać, porozmawiać, pośmiać się, pośpiewać kolędy, ale potem jest właśnie też i posługa tam, gdzie na co dzień mieszkamy i posługujemy, no bo przecież nasze życie klasztorne, zakonne nie jest oderwane od tej posługi duszpasterskiej parafialnej. I w jaki sposób staramy się to łączyć? Na Jasnej Górze też. Wieczerza jest o tyle wcześniej, żebyśmy jeszcze mogli potem oczywiście spotkać się na tej liturgii o północy, która jest też uroczyście sprawowana w tym roku też pod przewodnictwem generała naszego zakonu, ojca Arnolda, więc to jest w taki sposób też wyrażamy tę wspólnotowość. I tak sobie też myślałem w czasie tych świąt Bożego Narodzenia jakoś chyba w tym roku szczególnie, że właśnie święta Bożego Narodzenia są świętami, w której szczególnie podkreśla się wymiar i ważność wspólnoty, czy to rodzinnej, czy to wspólnoty zakonnej, no bo Chrystus zmartwychwstał sam, czy w samotności. Nikt nie był świadkiem zmartwychwstania, ale urodził się w towarzystwie i Józefa, i Maryi, i aniołowie, i potem pastuszkowie, więc ten rodzący się Bóg zaprasza nas do tego też, żeby te wspólnoty różnego rodzaju tworzyć, podtrzymywać. Jest to świetna okazja też. Myślę, że w waszych domach na pewno tak było. Okazja, żeby się przeprosić, pojednać, wybaczyć, wyrazić życzliwość poprzez życzenia, ale tak samo jest we wspólnocie, tą, którą my tworzymy, tej wspólnocie zakonnej. Dokładnie, bo tworzą ją przede wszystkim ludzie, a nie kosmici skądś tam. A pamiętasz swoją pierwszą Wigilię w zakonie, gdy byłeś w Leśniowie? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Też w jakiś sposób jej wyczekiwałem.
I do dziś ją bardzo mile wspominam z braćmi kursowymi. No też zastanawialiśmy się pewnie, jak ona ogólnie będzie funkcjonować, jak to wszystko będzie wyglądać, tak? W jaki sposób, czego się spodziewać. I naprawdę no, to miało przeżycie totalnie inne, no bo też życie nowicjackie jest nowym życiem, mhm. Tak jak sam nowicjat, to nowe, co to jest wpisane w ten okres, więc to było nowe przeżywanie Bożego Narodzenia. Na pewno w tamtym czasie tak wspominam i tak mi uczuciowo gdzieś to jeszcze się odbija, że było ono radośniejsze na pewno, przepełnione większą radością. Mhm. A nie miałeś tak, że tą tęsknotę, która jest za rodziną, bo to jest oczywista, że dzieli nas odległość, pierwsze święta poza domem i rodzi się tęsknota w sercu, ale że tą tęsknotę w jakiś sposób przyćmiła ta ciekawość i odkrywanie czegoś, bo to pierwszy raz, pierwsze święta, nikt nie wiedział, jak to do końca będzie, jak wyglądają od wewnątrz. I ten moment spotkania przy stole, ten moment potem na piętrze nowicjackim kolędowania, nie wiem, czy byście śpiewali, kolędowali? Tak, bardziej przy stole, no i później wyczekiwanie do pasterki, no ale i celebrowania wspólnoty już później też na samej rekreacyjnej, na piętrze nowicjackim, no bo to był ten czas właśnie. Więcej w ogóle czasu dla wspólnoty, ale też i dla siebie, co jeszcze dotykając świąt Wielkiej Nocy i całego Wielkiego Tygodnia, to może nie tyle to jest czas bardzo przeładowany liturgicznie, wiele się dzieje, mhm. Tak, i od strony też dla klasztoru duszpasterskiej i działań, przygotowywań, różnych prób i ten, jest bardzo tego dużo, to właśnie okres Bożego Narodzenia jest taki luźniejszy, właśnie tego czasu jest o wiele więcej, nawet patrząc po zwykle kalendarz w wolnych dniach i tak dalej, wydaje się to takie leniwe, ale w dobrym słowa tego znaczeniu. Tak? Błogie takie. O właśnie, tak. To będzie i ten czas, który można bardziej wspólnocie powierzyć, oddać, ale no też i sobie samemu na zasadzie z Bogiem. No tutaj reprezentując i wchodząc w nasze zawołanie sam na sam z Bogiem. Tak, jest to okazja. Myślę, że jeśli chodzi o nowicjat, to święta są zaraz po obuczynach, które są z początkiem grudnia. Więc jest wiele rzeczy takich nowych. Człowiek jakby coraz bardziej odkrywa to życie w wymiarze takim no zewnętrznym, chociażby stroju czy habitu, potem wspólnotowego przeżywania. Ale z drugiej strony dzięki temu możemy odkrywać też piękno tego czasu i powołania zakonnego, którym Pan Bóg nas po prostu obdarza. Moment badania serca na pewno, no bo jak przeżywamy święta, no, bardziej myślę, że może świadomość i zbadania serca, jak się czułem podczas świąt ze współbraćmi, jest pomocny. Tak, no bo mogę zobaczyć, jak ja w ogóle we wspólnocie funkcjonuję, tak, w różnych jej wymiarach. Łatwo jest być we wspólnocie, jeśli jesteśmy zaangażowani w pracę, bo coś nas absorbuje, jest jakieś działanie. Trudniej, kiedy jest więcej wolnego czasu, po prostu trzeba być ze sobą. Właśnie, być z braćmi. Być z braćmi, nie? To też nie jest proste, ale też bardzo piękne, bo odkrywamy prawdę o sobie i o drugim człowieku, a przez to odpowiadamy sobie na bardzo ważne pytanie, czy faktycznie ja chcę być w tej wspólnocie zakonnej i czy życie zakonne, powołanie zakonne, kapłańskie jest moim powołaniem. Przez odczucia też, które mi towarzyszą w tym odkrywaniu życia, mogę odpowiedzieć sobie na to pytanie. Tak, w doświadczeniu to jest taki bardziej termin techniczny, teologiczny, duchowy, pokoju serca, tak? No ale no, też takiego zadania sobie pytania, nie? Czy jestem gotowy w takim razie przeżywać już do końca swoich dni, tak? No, patrząc przyszłościowo właśnie poza rodziną, z samymi facetami. Właśnie te tak rodzinne święta, które gdzieś w kulturze naszej tak się wpisały i tak się stworzyły. Ale tylko jeszcze zdradzimy, że nowicja to są pierwsze święta poza domem, ale potem przez czas seminarium, przez 6 lat studiów, na święta Bożego Narodzenia do swoich rodzinnych domów wracamy. Po święceniach kapłańskich, już posługując w różnych klasztorach, nie mamy takiej możliwości, bo posługujemy właśnie w parafiach,
ale po świętach też staramy się naszych bliskich odwiedzać. Jak najbardziej o nich pamiętamy, no bo są dalej blisko naszego serca i to też byłoby jakoś przeciwne miłości też bliźniego i bliskim, rodzinie, jakbyśmy o nich w tym czasie gdzieś zapomnieli. Jeśli nie z bliskości i obecności, to zawsze przecież XXI wiek, technika daje nam możliwość kontaktu. Nie tylko audio, ale także wideo. Dokładnie. Kończąc, chcemy Wam jeszcze na koniec życzyć, aby ten nowy rok, który właśnie rozpoczęliśmy, był dla Was czasem naprawdę błogosławionym. I dla tych wszystkich, którzy rozeznają swoje powołanie, czasem odkrywania prawdy o sobie, i Wam szczególnie życzymy po prostu odwagi w podejmowanych decyzjach, bo chyba nie ma nic gorszego w ogóle w życiu, jeśli życie bez podjętych konkretnych decyzji życiowych. Dokładnie. Nic dodać, nic ująć w tym, co powiedział ojciec Andrzej. A więc na ten czas niech Wam Bóg obficie błogosławi i do usłyszenia za tydzień. W Pobratersku o powołaniu. Edyta Stein mówiła, że powołanie nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc, trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.